Rok 1517. Na drzwiach katedry w Wittenberdze mnich augustiański Marcin Luther przybija 95 tez, w których domaga się reformy Kościoła. I ten fakt uznaje się za początek procesu, który w historiografii został nazwany reformacją. Polega on na tym, że od Kościoła katolickiego odeszło szereg duchownych, szereg wiernych i tych wyznawców Marcina Lutra i innych reformatorów zaczęto nazywać protestantami. Marcin Luther, wykształcony zakonnik, augustianin, on nie chciał rozbijać Kościoła. On chciał reformy. Niestety nie chciano z nim rozmawiać. On piętnował tak zwane kupno odpustów. Wówczas w XVI wieku, z początkiem XVI wieku, zaczął się w historii Kościoła tak zwany handel odpustami. Kto dał odpowiedni datek na budowę nowej bazyliki świętego Piotra, tej, która dzisiaj, bo to jest bodajże trzecia bazylika na tym miejscu, wybudowana właśnie w XVI i XVII wieku, kto dał odpowiedni datek, uzyskiwał tak zwany odpust. Marcin Luther to potępił. Potępił szereg spraw złych, dziejących się wówczas w Kościele, a szczególnie w Rzymie, w stolicy apostolskiej. On chciał dialogu, ale nie chciano z nim rozmawiać. Kazano mu odwołać te tezy. W rezultacie go potępiono, Marcin spalił bullę go potępiającą i niestety zaczął się proces w historii Kościoła, historii powszechnej, który nazwano reformacją czy też schizmą zachodnią. Powstały nowe wyznania, które oddzieliły się od Kościoła katolickiego. Jednych nazwano luteranami, innych kalwinami, od Jana Kalwina. Kościół katolicki zaczął niejako trzeszczeć w swych posadach. Reformacja dotarła również i na ziemie polskie. Nowinki luterańskie już w 1518 roku pojawiły się na ziemiach polskich. A sercem polskiej reformacji, jak nazwano nowe prądy religijne, biło w Małopolsce, w Krakowie i u nas, na Poniedziu. Nowa wiara dotarła i do Kazimierzy Wielkiej. Jej wyznawcą stał się słynny Mikołaj Rej, zwany ojcem literatury polskiej. Ktoś powie, dlaczego o tym mówię, przecież Rej był z Nagłowic. W Nagłowicach to on siedział znacznie później. Urodził się na wschodzie, daleko za Lwowem, nad Dniestrem. Ale jego stryj miał w pobliżu majątek w Topoli, wówczas parafii Skalmierz, dziś jest to wieś parafialna. I Mikołaj tu przywędrował do stryja, później został właścicielem całej Topoli, a wkrótce i sąsiednich wiosek, a mianowicie Cudzynowic i Słonowic, a Słonowice należały do parafii Kazimierza Wielka.
I według zachowanych dokumentów Mikołaj Rej pożyczył od związanej z Uniwersytetem Krakowskim kolegiaty świętej Anny 600 złotych, obiecując za to czynsz 15 złotych półrocznie i zabezpieczając go na swych wsiach, Bobinie i Słonowicach wraz z kwieciami. Zobowiązał też kmieci do ewentualnego płacenia za siebie czynszu pod groźbą klątwy. Obietnic swych nie spełnił, za co spotkała go ekskomunika. Czyli został obłożony klątwą. I zachował się do dziś w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego dokument o treści następującej. Pozwolę sobie go zacytować, bo jest to wielki smaczek. Mikołaj Rej, którego zawsze kojarzymy najczęściej z Nagłowicami, wyklęty został nie w Nagłowicach, a właśnie w kościele parafialnym w Kazimierzy Wielkiej. I dokument ten brzmi: Piotr Porębski, prepozyt oświęcimski, kanonik i oficjał generalny krakowski, czcigodnym mężom, wikariuszom u wszystkich świętych w Krakowie oraz w Bobinie i Kazimierzy Wielkiej i innym, których teraz dzisiejsze pismo obejmuje, pozdrowienie w Panu. Postanowiliśmy nałożyć klątwę, jako też obecnym pismem w imieniu boskim nakładamy na urodzonego, szlachetnego i pracowitych Mikołaja Reja, dziedzica na Bobinie i Słonowicach, oraz na jego rządcę Ina Klemensa i Macieja Grudnia, Jana Gorącego, Filipa Benka, Jakuba Benka, nowego kmiecia Mikołaja, mieszkańców w Bobinie, tudzież Mikołaja, Pawła, Andrzeja, Wawrzyńca, Maćkowiców, mieszkańców wsi Słonowice, na instancję wielebnej kapituły kościoła kolegiackiego świętej Anny w Krakowie, wyrokiem ekskomuniki przez nas prawnie wydanym z racji niestawienia się. Dlatego wam wyżej wymienionym egzekutorom nakazujemy pod karą ekskomuniki, abyście wspomnianych, jak się rzekło, ekskomunikowanych w ten sposób teraz ogłosili i zatroszczyli się o ogłoszenie ich za wyklętych w waszych kościołach w poszczególne niedziele i święta, publicznie ich wymieniając przy biciu w dzwony, zapaliwszy i zgasiwszy świece, a wreszcie rzucając je na ziemię. Tak długo powyższe wykonujcie, póki nie będziecie mieli innego polecenia. Dan w Krakowie 14 grudnia roku pańskiego 1546. Wikary Kazimierski odnotował w roku jak wyżej, w dniu świątecznym świętego Tomasza i tak dalej, ja, Jan, wikary w Kazimierzy Wielkiej, wykonałem powyższe polecenie, wyżej wymienione osoby wpisałem do metryki wyklętych w celu obwieszczenia według mocy i nakazów obecnego procesu. Tyle dokumenty. Rej, biorąc pożyczkę, był przekonany, że kościół papieżnicki, czyli katolicki, w Polsce wkrótce upadnie po śmierci starego króla Zygmunta, a pieniądze przy nim zostaną. 20 lat później, kiedy kontrreformacja w Polsce urosła w siłę, doszedł do wniosku, że warto mieć za kilkanaście złotych półrocznie spokój z księżmi kanonikami. Trzeba powiedzieć, że Rej
był nie tylko dobrym pisarzem, poetą, ale i można powiedzieć przedsiębiorcą, mówiąc dzisiejszym językiem. Uprawiał zboża, które później spławiał Wisłą do Gdańska i tym samym zyskiwał niezłe dochody. Kazimierza Wielka była wówczas znaczącym ośrodkiem reformacji. W 1560 została siedzibą dystryktu pierwszego krakowskiego ewangelików małopolskich, obok między innymi Pińczowa, Pałecznicy i Wodzisławia. Kazimierski kościół parafialny przez około 30 lat pełnił funkcję głównego zboru w dystrykcie krakowskim pierwszym. W okresie reformacji Kazimierza Wielka była własnością Jana Oleśnickiego, herbu Dębno, właściciela między innymi Chmielniku. W wyniku małżeństwa jego syna Mikołaja z Zofią z Lubomirskich, Kazimierza Wielka na kilkadziesiąt lat stała się własnością Lubomirskich, herbu Szreniawa. I Sebastian Lubomirski, kasztelan biecki, który siedział na potężnym zamku za Wisłą w Wiśniczu, to urokliwy zamek, który zachęcam do zwiedzania, właśnie wybudował nowy kościół drewniany. Najprawdopodobniej dotychczasowy nie był zniszczony, tylko że on był w rękach heretyków. Więc należało go rozebrać, spalić i pobudować nowych. Epizod reformacyjny przeszedł do historii.